Cześć, witam. Wiem, że tak jak ja nie czytacie tabloidów. Wiem, że tak jak ja brzydzicie się podglądaniem sąsiadów. Ale czasami takie zaglądanie przez dziurkę od klucza, zwłaszcza do mieszkań, gabinetów, osób sławnych, no bywa bardzo ekscytujące. I zrobiły to dla nas, czytelników, dwie amerykańskie dziennikarki. Nazywają się Shannon McKenna i Johnny Rendon i napisały książeczkę pod tytułem Sekretne życie pisarzy. Podtytuł tej książeczki brzmi Skandale miłosne legendarnych uwodzicieli, kokietek i drani świata literatury. W większości są tutaj przedstawione sylwetki pisarzy anglojęzycznych, to znaczy amerykańskich, angielskich, ale też są przedstawieni pisarze francuscy, jak na przykład Victor Hugo, rosyjscy jak Tolstoj, niemieccy jak Goethe. Pisarze różnych epok, począwszy od Byrona, skończywszy na Hemingwayu. I czegóż dowiadujemy się o tych pisarzach? No, o tych pisarzach i pisarkach i aktorkach dowiadujemy się, że mieli oni drugą twarz. Nie tylko tę oficjalną, książkową, ale też drugą, tę od strony sypialni, gabinetu, pubu, restauracji. No i ta druga twarz nie była zazwyczaj twarzą anielską, bo kiedy czytamy rozdział o Ernestie Hemingwayu, dowiadujemy się o nim nie tylko to, co już wiemy, że był wielbicielem whisky i że miał wiele żon, ale na przykład to, że każdą ze swoich żon, gdy każdej ze swoich żon otwierał drzwi mieszkania, to był przygotowany na wszystko, bo zawsze miał opuszczone spodnie. Dowiadujemy się o amerykańskim pisarzu Normanie Mailerze, że lubił pić, no to jest oczywiste wśród pisarzy, ale podczas takiego pijanego widu zadawał swoim kobietom, żonom, kochankom ból, bijąc je, a jedną z żon potraktował nożem, dźgając ją 7-krotnie i o mało przyprawił kobietę o zejście z tego świata. Dowiadujemy się na przykład, że Victor Hugo, który oficjalnie był bardzo wzorowym mężem i ojcem, a także pisarzem, który cenił wartości, miał pokój, a w tym pokoju było ukrytych kilka drzwi. I przez te drzwi wchodziły i wychodziły jego przyjaciółki, jedna po drugiej. Dowiadujemy się o Byronie, że kochał wszystkie kobiety, niezależnie od stopnia pokrewieństwa, czy też pochodzenia, wieku itd., itd. Te pikantne szczegóły z życiorysu znanych pisarzy i twórców oczywiście nijak nie mają się do książek, które tworzyli, chociaż czasami oczywiście z tymi książkami się wiążą, jak na przykład Historia bitników Andy'ego Warhola i innych, ale zazwyczaj książki sobie, a życie sobie. Niemniej jednak bardzo mile spędziłam czas podczas lektury tej właśnie książki. Jej walorem edukacyjnym jest fakt, że dziennikarki zamieszczają tutaj takie quizy literackie, w których każdy z czytelników może sprawdzić swoją wiedzę na temat literatury. Te quizy polegają na przykład na tym, że zamieszczone są cytaty z wielu dzieł literackich, a zadaniem naszym jest odgadnięcie tytułu tego dzieła, połączenie w pary tytułu książki i autora i inne. I ta edukacyjna część tej książki jest naprawdę wartościowa, bo można sobie sprawdzić, w jakim stopniu znamy literaturę, utwory, które tak lubimy. A więc, jeżeli chcecie popatrzeć, spojrzeć, poznać pisarzy od tej innej, mniej oficjalnej strony, to polecam książkę Sekretne życie pisarzy. Dziękuję. Zapraszam na mój kolejny film.